Wracam ja sobie z wakacji, mówię, no nic mnie już zapewne w tym ostatnim tygodniu sierpnia nie zaskoczy. Ależ się myliłem. Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Oczywiście nie zaskoczyły mnie klocki Brick Trick, bo z nimi spotykamy się na tym kanale nie pierwszy raz i one generalnie już raczej na mnie dobre wrażenie wywarły, o czym mogliście się przekonać w niejednym odcinku, ale zaskoczyło mnie kilka innych rzeczy, jak chociażby w Brick Trickach też coś, ale o tym zaraz. Ale moi drodzy, no wszyscy pewnie już słyszeliście informację, jakoby Brodaty Gag już nie będzie prowadzącym LEGO Masters 2. Kiedyś był Gag Nerd Nefsem, potem był Brodatym Gekem, potem był prowadzącym LEGO Masters, teraz już prowadzącym nie będzie. Dlaczego? Bo okazało się, że są ludzie, którzy bardziej się znają na... W sumie nie wiem czym, bo nowym prowadzącym został Rafał Brzozowski. Nie. Ale ten drugi to wcale chyba no nie lepiej, bo jakby wiecie, no... Mam wrażenie, że program jednak o klockach LEGO, o budowaniu z klocków LEGO powinien budować ktoś, kto jakkolwiek się na tych klockach zna. A jeżeli słyszeliście kiedykolwiek, żeby Kamil Bednarz kiedykolwiek, chociaż raz w życiu, nawet użył po prostu słowa klocki. Jeżeli na jakichkolwiek swoich mediach społecznościowych chociażby raz pokazał swojego klocka albo jakieś inne klocki, na przykład WTF-owe, to mi napiszcie w komentarzu, bo być może się mylę. Może to jest wirtuoz klocków i niejednego klocka w życiu zjadł. No nie wiem, ale jakby, ja średnio to widzę. Tym tropem to jakby teraz Brodaty Gag powinien iść komentować Voice of Poland albo coś innego, no bo przypuszczam, że on tak się zna na śpiewie jak Kamil na klockach. No ale może się mylę. Dobra, pomińmy. Moim zdaniem w ogóle to przypuszczalnie było tak, że jakby Paweł w ogóle rzucił może tym LEGO Masterem, no bo jakby tutaj, jakby zaufać osobom kompletnie niezaznajomionym w temacie i randomowym osobom w internecie, Paweł zarobił od 20 do 50 tysięcy na odcinku LEGO Mastera. No to jakby, ja się nie dziwię, że po co, jakby w sensie to jest tyle pieniędzy, że do końca życia możesz codziennie kupować sobie po jednym polibagu i jakby szczęście, no bo czy jest większe szczęście niż jeden polibag dziennie? No jest, dwa polibagi dziennie, ale jeden starczy jakby, nie? Więc jakby, moim zdaniem to tak było, no i właśnie tutaj widzicie, co prawda ten zestaw już dawno wyszedł z Brick Tricków, ma on nazwę Loft, no i tutaj polega na tym, że tutaj mam taki trochę jaśniej klimat wakacyjny, trochę wiecie, chillaucik, jakiś tutaj basenik na dachu, parasoleczka, leżaczki, pełny chill, no i właśnie ten Brodaty Gag. No ja nie wiem, czy Trefs się tutaj inspirował, no ale sorry, dla mnie inspiracja jest no po prostu ewidentna. Tatuaże, komórka w ręku, ta broda, słuchaweczki, nawet gacie ma kurde te same. No bez jaj, jeżeli się tu przyjrzymy, spójrzcie, nawet psa ma, co prawda trochę urósł, ale wiecie, 20 do 50 tysięcy za odcinek, no to jakby, no może stać człowieka na taką karmę, żeby urósł. Mamy tutaj również stół srogo zastawiony owocami, jak wiemy owoce, nie wiem czy byliście w tym roku na targu, widzieliście owoce po ile są? Ja nawet nie patrzę, bo się boję patrzeć ile to kosztuje, więc jakby, no, a tu stół po prostu się wysypuje. Jest i również, jak obserwujecie Pawła na Instagramie, to on tam również czasem małżonkę pokazuje, jego małżonka na leżaku, no po prostu ten zestaw wypisz, wymaluj, dla mnie jest inspiracją dla, no, Brodatego. No i tutaj taki lofcik sobie zapewne zbudował za hajs z LEGO Mastera. Ale dobra, może się zacznijmy od początku może w takim razie. Jeżeli chodzi o budowę, no to ta jak zwykle była w miarę przyjemna. Co mnie jednak zdziwiło, to że tutaj właściwie mieliśmy tylko i wyłącznie dwa rodzaje cegieł. W poprzednich zestawach pokazywałem, że tych rodzajów cegieł na przykład jest 3, 4, 5 czasem nawet. Tutaj właściwie mieliśmy 90% takich cegieł podłużnych i 10% takich. Czy to źle? Absolutnie nie, bo i takie cegły się przydadzą i uważam, że są wartościowe, a mi się wydaje, że w tych Brick Trickach im większe cegły, tym lepiej, więc jakby tutaj nie mam nic do zarzucenia jakby temu zestawowi. Dalej, no nie budowałem tego pierwszy raz, więc dalej jakby uważam, że przyjemność budowania z cegieł jest niesamowita. To jest naprawdę relaksujące. Tak jak wspominałem, wróciłem z urlopu nad morzem i jak zwykle czekała mnie depresja powakacyjna, że dopiero następny urlop za rok. Świetnie, więc stwierdziłem, nada się tutaj ten zestaw do po prostu wyrelaksowania się po tym
tym okresie i jakby zmniejszenia tej swojej powakacyjnej depresji, bo tymi cegłami po prostu buduje się świetnie, buduje się wręcz relaksacyjnie. Pamiętajcie też, że to po prostu nie jest takie budowanie, jak nieraz wspominałem z Lego, że tutaj wszystko jest perfekcyjnie dociśnięte, dorobione. To ma bardziej sprawiać wrażenie radości z budowania cegieł, niż samej perfekcyjnej konstrukcji. Oczywiście, gdybym zapewne budował ją 3 razy dłużej, no to pewnie te cegły mogłyby lepiej przylegać, chociaż też nie wszystko byśmy tutaj ominęli, no bo po prostu to jest, wiecie, cegła, ona też nie jest perfekcyjna, tak jak i w prawdziwym życiu. W związku z tym nie szykujcie się, że kupując te klocki będziecie mieli perfekcyjnie prościuteńką konstrukcję, chociaż tak jak mówię, poświęcając tej budowie 2-3 razy więcej czasu, mógłbym te cegły bardziej dopasowywać, ale ja uważam, że nie to tutaj jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, jak ja się po prostu wychillowałem przy budowaniu tego. No i jeszcze bardzo ważna jedna rzecz, bo tak jak mówiłem w intrze, coś mnie zaskoczyło tutaj. Już myślałem, że budując kilka tych bricktrików mając na koncie, nic mnie zaskoczy. Natomiast tutaj mamy do czynienia z nową techniką budowlaną. Tutaj dokładnie widać, o, tutaj, o, jak ja to zbudowałem. No spójrzcie, w instrukcji mamy zaznaczone, podpieraliśmy się tutaj cegłówkami. No zupełnie jak na prawdziwej budowie, chciałoby się rzec. Używa poziomicy, ten jest chyba za granicy. Później po podparciu tych elementów powyciągaliśmy te cegły i wszystko hula. No jest to taki, wiecie, nowy mindset, nawet bym po prostu powiedział, jeżeli chodzi o te zestawy, nowy sposób myślenia o budowaniu tegoż. I teraz tak, no tak jak i przy poprzednich konstrukcjach, powiem to tak, że no cegły buduje mi się świetnie, buduje mi się nawet fenomenalnie, jest to relaksujące i w jakiś sposób po prostu przyjemne, po prostu. Natomiast niestety, gdy dochodzimy do elementów drewnianych, tutaj już jak zwykle mam zgrzyt. Osobiście cały czas będę za tezą, że tutaj najfajniej te zestawy sprawdzają się po prostu w ceglanej wersji, czyli zamki, wieże, jakieś mosty, tego typu klimaty są świetne. Natomiast elementy drewniane, no tutaj po pierwsze już nawet dynamika konstrukcji trochę siadła. Jeżeli budowalibyśmy to z jakąś pociechą, młodszym bratem, kimkolwiek, gdzie ten czas, mówię, świetnie się spędza, łącząc właśnie się przy tej budowie, no to jakby ta dynamika siadła przy tych konstrukcjach właśnie drewnianych. Tym bardziej, że no klejąc tutaj też te łuki u góry, ja wolałem osobiście poczekać 5 minut, niech ten klej spokojnie zaschnie i dopiero później wróci do dalszego kleja, niż kleić to tak na bieżąco, na żywo cały czas, gdzie jeszcze pod spodem te cegły byłyby trochę śliskie od tego kleju. I już w tym momencie trochę jakby to tempo pracy siadło, już ja się gdzieś rozkojarzałem, a tym bardziej siadło ono przy deskach, gdzie no tracimy dużo czasu na cięcie tych desek, mierzenie tych desek. Tak jak tutaj na przykład kleiliśmy je pionowo, no to też troszkę, kurczę, tutaj trzeba poczekać, aż to zaschnie. Jeżeli ja się dekoncentrowałem przy tym i już gdzieś myślami uciekałem, nie wiem, czy młodsze osoby również tutaj jakby nie odejdą od tego. Nie wiem, mówię, bo nie jestem młodszą osobą. Mnie po prostu już trochę to w oczy raziło i osobiście wolałbym, żeby Trefl wydawał konstrukcję tylko i wyłącznie ceglane, niźli właśnie łączyć je z drewnem. A jeżeli już, to niechaj tego drewna będzie naprawdę tutaj minimalnie, no bo tutaj powiem szczerze, w instrukcji to więcej kroków było drewnianych niźli ceglanych, no i jakby dla mnie, mówię, troszkę, no jest to zbędne. Oczywiście, może nie wygląda to najgorzej, im bardziej się postaramy i ładniej przytniemy, tym lepiej, ale faktycznie gdzieś osobiście uważam, że największy fan jest czerpany z cegieł. Oczywiście, to drewno wygląda w jakiś sposób dobrze, oczywiście ładnie się to prezentuje, naturalnie po prostu, ale nawet spójrzcie, tam w dole tu jest nadrukowany ten jakby parkiet, ta podłoga drewniana i również mi to w jakiś sposób nie przeszkadza. Oczywiście nie wyobrażam sobie, żebyśmy tu mieli położyć jedną jakąś, wiecie, dużą nadrukowany element imitujący właśnie to drewno. Więc jakby chyba po prostu ciężko mi dogodzić tutaj w tej kwestii. No, tak jak mówię, najłatwiej mi dogodzić w kwestii samych cegieł, które moim zdaniem po prostu najbardziej tutaj robią robotę. Prawda, Paweł? Tradycyjnie też oczywiście przyczepię się do tego, że no w jakiś sposób mamy do czynienia z produktem premium, a dostajemy po prostu papierowe elementy zamiast jakichś plastikowych wytłoczeń i tak dalej. Dostajemy takie oto wyrywane tekturki. Też mnie to trochę boli, i uważam, że można by to było jak najbardziej ulepszyć. Niemniej pamiętajcie, że cały czas uważam te zestawy treflowe za naprawdę świetną zabawę, nie tylko dla jednej osoby, ale przede wszystkim właśnie dla dwóch osób, gdzie to można świetnie się razem wspólnie bawić i spędzać czas w taki sposób kreatywny. Więc jakby dalej na wielki
plus, chociaż jeżeli w przyszłości będę się skupiał na jakichś konstrukcjach, to zdecydowanie bardziej na konstrukcjach stricte z cegieł, gdzie tego drewna jest tutaj zdecydowanie mniej. Mnie to osobiście się mniej podoba, ale jestem oczywiście ciekaw waszej opinii, co wy myślicie. Może wam to nie przeszkadza, może wręcz przeciwnie, twierdzicie, że no bez tego drewna to jakby tu w ogóle nie miałoby to sensu. Napiszcie mi w komentarzu, oczywiście czekam na wasz komentarz. No i cóż, moi drodzy, koniec wakacji, no niestety nadszedł. Idzie teraz rok szkolny, więc takie wakacyjne klimaty pozostaną wam tylko w klockach wszelkiej maści. No i mam nadzieję, że na moim kanale też nie zostaniecie, zostawiając subskrypcję i będziemy się tu widzieli, no wkrótce oczywiście w kolejnych odcinkach. Ja wam dzisiaj bardzo dziękuję za ten dzisiejszy, mówiąc jak zwykle na końcu filmu, bye!